Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim iskrowym. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać batalkę, ale chciałabym Wam zaprezentować ostatnie dwa miesiące naszej pracy, ponieważ ostatni poradnik, który pojawił się z batalką, był dwa miesiące temu i byliśmy na etapie nauki galopu na placu. Byliśmy pierwszy raz po galopach w terenie, uczyła się odpowiadania prawidłowo na łydkę i akceptowania kontaktu. Dzisiaj Wam zaprezentuję owoce naszej pracy z ostatnich dwóch miesięcy, więc zachęcam Was do oglądania. No, dzisiaj pierwszy raz batalki, że ktoś inny siedzi oprócz mnie. Hanka wsiada i jedzie ze mną w teren. Batalka na razie bardzo grzeczna, ale zobaczymy jak to będzie, bo jak to młody koń ma różne czasami pomysły. Ale kiedyś trzeba zacząć wsadzać kogoś innego jak mnie. Całą ferajną jedziemy. Prowenek też się resocjalizuje. Banda szaraków. I zobaczcie kto tu jest. Darling. Darling. No, dużo się dzieje w życiu batalki, bo ostatnio zaczyna pracować ładnie na kontakcie i dzisiaj Wam to pokażę. A dzisiaj pierwszy raz ma jednego jeźdźca i naprawdę super się spisuje. A koniki młode trzeba jeździć, jak wiecie. Codzienność i rutyna musi być zachowana, a teren to zawsze dobre rozwiązanie. No to jedziemy. O Boże, ten... Gdy zaakceptowała łydkę, która daje jej sygnał do zagalopowania i zaczęła to rozumieć w taki sposób, że ja po prostu przykładam łydkę, ona zagalopowuje, było już dla mnie to sukcesem, bo pierwsze galopy, tak jak już wcześniej wspominałam, były w terenie, tak żeby naturalnie uczyła się po prostu iść naprzód za koniem czołowym. Przełożyliśmy to na plac potem, zaczęło to fajnie wychodzić, ale jeszcze była oczywiście wesoła. No i przyszedł moment, w którym musieliśmy zamknąć się w hali i spokojnie pracowaliśmy nad tym, by batalka uczyła się równowagi w kusie i w galopie. Ja jestem tej szkoły, gdzie trochę czekam na konia, ale pozwalam mu też przejmować inicjatywę. Jeśli widzę, że ona chce chętnie galopować, nigdy tego ruchu nie blokowałam tak, żeby ona zrozumiała, że galop jest fajny. Nie ukrywam, że mieliśmy właśnie dosyć duże problemy z zagalopowaniem w taki sposób, żeby nie wpędzała się, bo jeszcze nie do końca rozumiała prawidłowo pomoce, które jej proponowałam. Nie ukrywam, że przez te ostatnie dwa miesiące zrobiła ogromny progres. Zaczęła rozumieć, że łydka po prostu idziemy do wyższego chodu, zagalopowujemy i zaczęło to nam naprawdę fajnie wychodzić. Ale nie ukrywam, że bardzo dużo czasu na treningach spędziliśmy na tym, żeby rozumiała też łydkę przesuwającą. Zaczęliśmy się uczyć ustępowań, zaczęliśmy się uczyć zwrotów na zadzie, zwrotów na przodzie. Poświęciłam na to nie jeden trening. Czasami było tak, że jak zrobiła bardzo ładne ustępowania, potem w równowadze kłusowała, z lekkością odpowiadała mi na pomoce, to te treningi czasami kończyły się nawet już po 25 minutach, po 30 minutach zsiadałam z niej i kończyłam trening. To zaowocowało tym, że batalka bardzo chętnie z każdym następnym treningiem słuchała się mnie po prostu, tak? Czyli jak przykładałam łydkę do ustępowania, ona praktycznie od razu to robiła bez najmniejszego oporu. Dostawała nagrodę w postaci pogłaskania długa wodza. Zaprocentowało to w taki sposób, że zaczęliśmy robić wstępie bez utraty rytmu i zwalniania tempa ustępowaniem. Czyli wchodziłam sobie na przykład na linię ćwiartkową, robiłam ustępowanie do ściany lub od ściany i batalka jak najbardziej to akceptowała. Dzięki temu, że zrozumiała tą łydkę, o wiele łatwiej mi było uczyć jej prawidłowego kontaktu, że jeśli ja mam rękę stabilną, delikatną, zachęcającą do tego, żeby żuła sobie wędzidło, a aktywizowałam ją delikatnie łydką, batalka szybko zrozumiała, że kontakt jest fajny. I jak widzicie na filmach, batalka naprawdę zaczęła rozumieć kontakt, że głowa do dołu idąca
odpuszczenie, rozluźnienie grzbietu i podążanie z noskiem do przodu jest o wiele wygodniejsze jak praca z zadartą głową, z zapadniętym grzbietem. I każdy następny trening wyglądał coraz lepiej. Zaczęła pracować grzbietem, zad jej się uaktywnił i w tym kusie naprawdę zaczęliśmy odnajdywać równowagę, co jest i powinno być priorytetem każdego jeźdźca, który prowadzi młodego konia, który dopiero uczy się pracy pod jeźdźcem. Bo pamiętajcie o tym, że młody koń, on nie wie tego, co my od niego oczekujemy, więc nie możemy tak naprawdę zmuszać go do pewnych elementów, na które on jeszcze nie jest gotowy. Jeśli uzyskaliśmy właśnie taką równowagę, a uzyskaliśmy z każdym następnym treningiem, było tylko lepiej, zaczęłam pracować z nią w galopie tak, żeby jak najwięcej robić przejść, tak? Robiłam zagalopowania, chwilę galopu, jak odnalazła tą równowagę w galopie, czułam, że idzie równo, spokojnie, wtedy przechodziłam do kusa, nagradzałam ją oczywiście przerwą i znów robiłam zakusowanie, zagalopowanie, pracę na kole w galopie i nie ukrywam, że zaskakująco szybko zaczęła rozumieć, że w galopie tak samo jest fajnie, jak zaczynamy obniżać tą szyję, zaczynamy wyciągać nosek do przodu i podążać na kontakcie, akceptując moją rękę. Doszliśmy do takiego momentu, w którym jestem w stanie na kole pracować z nią w rzuciu z ręki przez dłuższą chwilę, akceptując jej kontakt. Lecz nie zmuszam jej do tego, by robiła to dłuższe momenty, tylko staram się bazować na tym, żeby 2-3 minutki popracować w taki sposób i dawać jej przerwę, bo jest to wymagające tak naprawdę dla konia i dla jego ciała, bo on się dopiero uczy przestawiać swoje ciało w sposób prawidłowy, używać mięśni grzbietu, mięśni brzucha, mięśni zadu. I zauważyłam też, że jak zaczęłam w taki sposób z nią pracować, poprawiły jej się mięśnie właśnie grzbietu, zadu, szyi i zaczęła naprawdę wyglądać bardzo ładnie. Zaczęła się nabudowywać, zaczęły te mięśnie się uwydatniać, o które bardzo dbałam i bardzo chciałam, żeby to się wydarzyło. Tak samo, jak widzicie na filmach, zaczęliśmy pracę na drążkach. Pierwsze momenty pracy z drągów były dosyć trudne dla Batalki, ponieważ ona bardzo bała się przechodzenia przez drążki. Zaczynaliśmy to od stępa, po jednym drążku, po dwa drążki. Dużo pracy na ląży właśnie na drążkach stosowałam i to zaowocowało, że już jak w siodle zaczęłam pracować, ona zaczynała rozumieć, że po prostu ma unosić nóżki i przechodzić prawidłowo przez te drążki. Kolejnym moim sukcesem było to, że wsadziłam Hanię na Batalkę. Uznałam, że doszliśmy do takiego momentu, w którym mogę spróbować innego jeźdźca wsadzić na batalię i spróbować to powtórzyć, tak? Powtórzyć to, co wypracowaliśmy. I moim szczęściem wielkim było to, że Batalka w 100% to zaakceptowała bez większego stresu. W ogóle nawet nie zarejestrowałam tego, żeby się jakoś mocno wystraszyła. Zaczęliśmy najpierw od tego, że Hania wsiadła ze mną w teren, pojechaliśmy na lekki kusik, na lekki galopik, na taką dłuższą właśnie wędrówkę po lesie, żeby Batalka zaakceptowała dalej swój ruch naprzód. Jeszcze długa droga przed nami w pracy z Batalką, tak by ona w 100% odnalazła swoją równowagę, by w 100% rozumiała i powielała na każdym treningu elementy, które bym chciała, by robiła, czyli odpowiednio pracowała całym grzbietem, ciałem, akceptowała kontakt, ale jesteśmy naprawdę na drodze, która doprowadzi nas do tego momentu. Jestem niezwykle zachwycona psychiką tego konia. Ona jest bardzo grzeczna, bardzo akceptująca wszystko to, co od niej oczekujemy. I rośnie serce, jak na tego konia patrzę, jak się rozwija i jaki postęp robi. Jeszcze trochę czasu minie, zanim zaczniemy skakać, zanim zaczniemy pracować już na podwyższeniu, ale na razie chcę się skupić na podstawach, które dzisiaj Wam pokazałam i będziemy to szlifować tak długo, aż zobaczę, że jej kondycja poprawi się, jej ciało będzie się jeszcze bardziej rozwijać, że Batalia będzie pewniejsza w tym, co jej proponuję. Dopiero pójdziemy krok dalej. Ja tymczasem, moi drodzy, żegnam się z Wami i dziękuję, że jesteście. Mam nadzieję, że Wam się podobał cały ten odcinek i widzicie różnicę w pracy z tym koniem, bo myślę, że jest bardzo znacząca. Ja tymczasem się żegnam i mam nadzieję, że do zobaczenia. Pozdrawiam.